Zarychta, uwolnij mnie, zaśpiewasz w Opolu. Dokładnie tak, witam serdecznie. Dlaczego właśnie ta piosenka, jak sądzisz? Co przekonało do niej? Myślę, że ma dość chwytliwy refren i jest taka bardzo orzeźwiająca, z mocnym bitem. Mnie się ona kojarzy z takim klimatem wakacyjnym, więc może to dlatego, że takie przywołanie, miał się festiwal odbyć w czerwcu, więc może to było takie nawiązanie do tego. Teraz może aura nam nie sprzyja, ale mam nadzieję, że rozgrzejemy publiczność tym utworem. Jak myślisz, już teraz minęło kilka miesięcy, 3 miesiące od pierwszego terminu. Piosenka jest już znana publiczności. Jak oceniasz swoje szanse z Katarzyną Cerekwicką, z Pektusem? Przyznam szczerze, w ogóle nie podchodzę do tego konkursowo. Wielkim marzeniem moim było zaśpiewać w Opolu i po prostu je spełniam. Jeszcze w koncercie premier debiutuję jakby, więc jakby nie zastanawiam się za bardzo nad konkursem. Będzie co będzie, niczego nie oczekuję, niczego nie zakładam. Jest naprawdę wspaniałe, żeby wystąpić tutaj na deskach tego amfiteatru w Opolu. Masz swoją grupę fanów, wiernych fanów, którzy śledzą twoje wszystkie poczynania, ale Opole to taka szansa, żeby zaprezentować się szerszej publiczności. Dokładnie, tak. Ja działam już na scenie muzycznej od jakiegoś czasu, więc rzeczywiście to takie grono małe jest, nie jest ono duże, a mam teraz nadzieję, że więcej osób o mnie usłyszy i dowie się, kim jest Patrycja Zarychta. Długo przygotowywałaś się do tego występu, czy traktujesz go jako po prostu jeden z kolejnych? No trochę się przygotowywałam. Nie mogę powiedzieć, że to tak wychodzę sobie na scenę po prostu, bo dużo przygotowań musiało się odbyć, ale mam nadzieję, że wszystko się uda i będzie dobrze finalnie. Uwolnij mnie. Jak mówiłaś, wakacyjna kompozycja, czyjego autorstwa i jaki jest twój udział osobiście właśnie w tym kawałku? Muzykę napisałam razem z Maćkiem Cisło i Markiem Pędźwiatrem, a słowa są moje, także dość duży udział mam w tym utworze.